Włochy. Ponad 100 tysięcy zakażonych koronawirusem we Włoszech właśnie. Ponad 4 tysiące osób w dalszym ciągu na oddziałach intensywnej terapii. Ponad 13 tysięcy zgonów. To jest ten fatalny bilans zakażeń koronawirusem we Włoszech właśnie. Teraz, tak jak Państwu obiecałam, porozmawiamy z panią Agnieszką Konkolewską, siatkarką grającą w zespole Savino del Bene Scandicci. Dzień dobry, pani Agnieszko, słyszymy się. Tak, dzień dobry. Jak pani forma, proszę powiedzieć na początek? Forma. Cały czas trenujemy razem z zespołem, co prawda nie na hali, ale przez internet, przez aplikacje. Także na ile możemy, na tyle próbujemy podtrzymać tę formę. Jak bardzo smutne są dzisiaj Włochy? Jak pani to odczuwa jako Polka, która tam żyje na co dzień? No na pewno są smutne, ale myślę, że nie tylko Włochy, ale cały świat. Tutaj podobnie, tak jak w innych państwach, wszyscy siedzą w domach i naprawdę jest niewiele ludzi, których można spotkać na ulicach, którzy wychodzą naprawdę po te najpilniejsze potrzeby, tak jak ja raz w tygodniu zakupy i to jest no naprawdę to, co trzeba zrobić i nic więcej. Ale rozumiem, że ta różnica jest kolosalna w tym znaczeniu, że no Włosi są znani z tego, że są bardzo głośni, bardzo radośni, bardzo ekspresyjni, bardzo towarzyscy, dla cudzoziemców także niezwykle otwarci i rozumiem, że w tej chwili to zupełnie umarło i że ta różnica musi być widoczna gołym okiem bardziej niż w innych państwach. Tak, zgadza się. Ta kultura tutaj spotkań wieczornych, popołudniowych jest bardzo duża. Także teraz tym bardziej jest to trudny okres, kiedy nie można wyjść na kolację, chociaż no, wcześniej może to się wydawało normalne. Teraz faktycznie no, trzeba o tym zapomnieć i na jakiś czas zamknąć się w domach. Ale jeżeli chodzi tak o te emocje, o których chciałam trochę porozmawiać, włoskich, to czuje pani, że taki dobry duch w tym narodzie umarł trochę, że ludzie się podłamali tą całą sytuacją, że na początku była ona bagatelizowana, a później Włosi no, zapłacili za tą potworną zupełnie cenę i w tej chwili no, to się bardzo zmieni i już nie wróci do tego, co było. Czy wprost przeciwnie, czy Włosi jednak są narodem, który z tych popiołów się podniesie? Myślę, że cały czas można zobaczyć różne happeningi, które odbywają się na przykład też na balkonach. Widać wiele flag, które są wywieszone i są też ogłaszane różne godziny, kiedy Włosi wychodzą na te balkony i śpiewają włoskie piosenki i gdzieś pomimo tego, że nie mogą się spotykać i świętować wspólnie, to robią to na balkonach i dla mnie jako Polki jest to naprawdę coś takiego, że pokazuje, że ten duch narodu cały czas żyje i Włosi gdzieś próbują cały czas się jednoczyć. A czuć strach w ludziach, no bo jednak ta liczba ofiar śmiertelnych, liczba zakażonych jest no, największa na świecie, przede wszystkim ofiar śmiertelnych i zastanawiam się nad tym, czy czuć, że Włosi przez to wszystko stali się zdecydowanie bardziej ostrożni i zdecydowanie mocniej stosują się do tych wszystkich zaleceń i restrykcji, które zostały wprowadzone w ich kraju. Tak jak mówiłam, no ludzi na ulicach jest garstka, ci, którzy naprawdę muszą, to wychodzą. Także myślę, że to najbardziej pokazuje, że no, ta sytuacja jest odbierana poważnie przez wszystkich. No i trzeba się stosować w tej chwili i Włosi to robią. Mm-hmm. Pani koleżanka Magdalena Stysiak w rozmowie z Super Expressem no, tak bardzo emocjonalnie opowiedziała o tym, co widziała we Włoszech, co zrobiło na niej największe wrażenie. Mówiła, że cały czas brzmią jej w uszach i cały czas słyszy te syreny i taki bardzo nieprzyjemny moment, kiedy pokazywano, że naprawdę dzieje się coś bardzo złego. W Polsce bardzo dużą popularność zdobył film, który pokazywał ciężarówki wiozące zwłoki ludzi, którzy zmarli na koronawirus. Na pani coś zrobiło szczególne wrażenie? Czy z tego potwornego czasu epidemii jest coś, co pani szczególnie zapamięta?
ciężko mi powiedzieć taką jedną sytuację. Mówię, z jednej strony Włosi naprawdę są tym narodem, w którym nie umrze te ich emocje, w którym nie umrą. I cały czas pokazują to właśnie chociażby przez to jednoczenie się, wspólne wychodzenie na balkony. Także myślę, że jednak te pozytywne włoskie emocje we mnie zostaną. No to akurat bardzo dobrze, że w tym trudnym czasie akurat pozytywy pani pamięta. Proszę uważać na siebie. Dużo zdrowia, dużo siły. Proszę trenować, mimo że nie jest to teraz łatwe. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy bardzo serdecznie z Polski. Pani Agnieszka Konkolewska, nasza wspaniała siatkarka. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam.